wystawie została zrealizowana praca pod tytułem Teren Wspólny. Jest to kompozycja rzeźbiarska, która jest zbudowana ze 169 wycieraczek. Wycieraczki te zostały zebrane przez wolontariuszy wśród mieszkańców Krakowa. Mieszkańcy w zamian za oddanie starej wycieraczki dostali nową wycieraczkę, także był to proces wymiany. Wycieraczka jako element progu, czyli element graniczny pomiędzy przestrzenią otwartą, przestrzenią publiczną, a przestrzenią własną, przestrzenią prywatną. Także jest to istotny w kulturze europejskiej element powstrzymujący intruza przed wejściem w przestrzeń prywatną. Tu, kiedy pojawiła się ta kompozycja dywanowa, pojawiło się bardzo fajne zjawisko zjednoczenia tych indywidualności w takim wspólnym dyskursie i powstała taka praca, wydaje mi się, że bardzo zapraszająca, bardzo przyjazna. Jakby taka zapraszająca niemalże do spoczęcia na tych wycieraczkach, gdyż one zmieniły funkcję z wycieraczki, czyli tego małego obiektu, na obiekt prawie, że jest to jakby taki dywan niemalże, turecki dywan rozłożony w przestrzeni i zapraszający do tego, żeby przysiąść, ale równocześnie pojawia się też ten opór wewnętrzny wynikający z tego, że jednak to jest zbudowane z wycieraczek, czyli z tego elementu brudnego, czyli są te dwie siły, jedna przyciągająca, ta wspólnota tej przestrzeni, ten teren wspólny, a z drugiej strony odpychająca, czyli brud, potencjalny brud. Ale historia zbudowana jest z brudu w pewien sposób. Historia świata zbudowana jest również z brudu.